Frostpunk 2 wrażenia po pierwszych gameplayach dla tych co nie wiedzą. Frostpunk jest to gra e, strategiczna na zasadzie e, tego kryzysu, czyli gracie sobie coś, ale tak naprawdę ważny jest dla was scenariusz, bo w odpowiednich momentach jest jakiś konkretny kryzys. E, gra jest bardzo trudna. Klimat ma bardzo ciekawy. E, jest to e, no, jak sama nazwa wskazuje Frostpunk chyba nie ma lepszego lepszej nazwy na to, czyli po prostu świat, gdzie jest tak zimno, no, że ludzie bardzo łatwo umierają, no i trzeba jakoś się ratować, tworzy się miasto, bazują, bazują wokoło bardzo dużego pieca. No ale i tak wszystkim. Jest y, zimno, jest tak y, ciężko, że jedną z pierwszych rzeczy, jedną jedno z pierwszych praw, które wprowadzacie, to jest to, że dzieci mogą y, pracować w kopalni i jedni się z tego śmieją, y, in, in, y, innych to bawi, y, y, no, ale, oh, sorry. no ale gra po prostu bazuje na kryzysach. No. Tak, e, oczywiście to nie tak, że się zawsze dzieci wypierdziela do kopalni. Na początku to jest lekka praca, czyli mogą pracować na przykład przy e, zbieraniu jakichś tam, bo są jakieś surowce do pozbierania tak luźno, luźno leżące na mapie, także na początku to one mogą sobie tylko na przykład cześć, zbierać druliczku. skrzynki, drewno, cokolwiek. O, się siemanko, Kuliczak. E, dopiero Czego później następnym prawem pompowanie. możesz ich... <noise> no, w pierwszej minucie w zasadzie. I dopiero później można je zmusić do ciężkiej pracy w kopalniach, ale można nie być takim tyranem jak ja zazwyczaj jestem i można na przykład wybudować im jakieś tam świetlice. I na tych świetlicach dzieci co prawda nie pracują, tylko żyją i żrą, cytując pana Janusza, ale ym, zużywają połowę mnie jedzenia i nie chorują. Nie? Także jak się już mają gdzieś tam walać bez sensu, po po podłodze, powiedzmy, to już lepiej je tam wcisnąć do świetlicy. Sosek mi kopadął, bo przegapiłem powiadomienie. Tak. Nie no, po prostu się sam ściąłem, bo w tej chwili nie mam kasy na yy, Barbera. No. Hmm. Ja, ja na Barbera czekam. Ej, ale pojęcie, kurde, tak odbiegając od tematu. Mamy 28 kwietnia. Dwa dni temu chciałem się zapisać do Barbara. Mówię, jak przed majóweczką się zapiszę cokolwiek. Jasne. Tym bardziej, że miałem urlop, nie? Miałem jeszcze urlop, także mówię, nieważne jaka godzina, na pewno w czwartek gdzieś tam, nie wiem, dziesiąta albo piątek, jedenasta po południu coś tam będzie, nie? Mhm. Najbliższy termin 6 maja tej. Co do chuje. Będziesz miał ładną fryzurę także... na urodziny. No te. Znaczy tą fryzurę, tu... a do urodzin to jeszcze odrosnę. Jak już o Eleven Beatsach wiecie, że Indika będzie miała premierę 6 dni wcześniej. Indika. się tylko, tylko z Haha kojarzy. Nie kojarzysz, to jest. To jest jakiś Indyk. Indika, mam wrażenie, że o tym mówiliśmy coś kiedyś, ale A, zostawię sobie na zakładce za chwilę zobaczę. No, no ale wracając do Frostpunka. Jedynka generalnie opierała się na trzech surowcach. No, powiedzmy na czterech. Na drewnie, na stali, na rdzeniach parowych i na węglu. Węgiel był tym głównym surowcem, który powiedzmy generował ciepło, pomagał nam utrzymać przy życiu osadę, bo spalał się w tym reaktorze na środku, wokół którego budowaliśmy całą bazę. No i to węgiel nas bronił przed zamarznięciem. W dwójce w już mamy ropę naftową. Także tutaj troszeczkę się skala zwiększa. I największe różnice, które widzę po, po tym, jak wygląda gameplay, no bo nie grałem w, w Close Beta, bo jeszcze nie kupiłem tego preordera. Mam dość. No po kilku grach w Blizzardach mam, mam dosyć nikłe <laughs> zaufanie do, do preorderów. Także nie kupiłem, czekam na premiera. I z tego co sobie oglądałem, to generalnie największym, najbardziej rzucającym się, z, rzucającą się zmianą w całej grze jest to, że. O, reklama nam idzie. No. Największa zmiana jest mój to, mój. że właśnie idzie. Skala jest inna przede wszystkim, nie? Skala jest całkowicie inna, bo teraz nie budujemy pojedynczych domków, ustawiamy coś takiego jak osiedla, czy tam strefy, getta, nie wiem, jak zwał, tak zwał i wyznaczamy tak jakby strefy zabudowy i w tych strefach zabudowy tworzymy sobie coś troszeczkę jak w cywilizacji szóst szóstce? Szóstce to wygląda. Że tworzysz tak jakby dystrykty i w tych dystryktach możesz generować, możesz produkować jakieś tam określone budynki. Na przykład, nie wiem, w dystrykcie mieszkalnym strzelam teraz, nie, nie, nie traktujcie jako, jako prawdziwe info. Na przykład w dystrykcie mieszkalnym możesz zrobić, nie wiem, warsztaty inżynierów, Możesz zrobić, nie wiem, balon e, ekspedycji i, i coś tam jeszcze, nie? Ale na przykład, nie wiem, albo a w dystrykcie na przykład przemysłowym możesz ustawić, nie wiem, kopalnię, czy tam jakieś drewutnie, cokolwiek innego, nie? Także tutaj się już zarządza dystryktami i jeszcze nie do końca rozumiem ten system zapożyczania ciepła, bo tutaj ciepło nie jest dystrybuowane bezpośrednio przez generator, w sensie nie jest jeden punkt, który grzeje i on się rozpromieniuje, powiedzmy, wokół siebie, on, on nie rośnie tak, jakby tylko wokół centralnego punktu. Tutaj surowcem zamiast węgla, czy tam obok węgla, nie, wiem, nie też, nie wiem jak to jest dokładnie rozwiązane, jest ropa naftowa. I to pozwala na dość równe dystrybu dystrybuowanie tego surowca, właśnie na dystrykty. I tak, jakby to ciepło, takie, wygląda troszkę tak, jakby była suma ciepła, powiedzmy ilość jednostek ciepła, które generuje. Ten główny generator, i on wysyła na przykład na dystrykt, nie wiem, 15 ciepła. I te 15 ciepła jest do rozdziału, tak jakby, nie? Że możesz na przykład 3 budynki obrzeć na 5, albo 15 budynków na 1, na tej zasadzie, nie? Więc tutaj widzę, jest troszeczkę już skala powiększona, bo nie zarządzasz tylko i wyłącznie jednym budynkiem, tu zarządzasz już całymi dystryktami, całymi strefami. I strefy między sobą też jakoś te ciepło mogą wymieniać. To jest. Nie wczytywałem się jakoś tam specjalnie w to, jak to jest robione, bo skupiłem się tylko na, to, na, na takie właśnie pierwsze wrażenie, bo nie chcę sobie za bardzo spoilować. No, ale wygląda to całkiem ciekawie. I na pewno jest też troszkę różnica w zarządzaniu, bo o tyle, o ile na przykład we FresPanku jedynce, cały cykl to był cykl dobowy, nie rano robotnicy wstawali, wychodzili zbierać, wychodzili na przykład do warsztatów opracowywać technologię tam po 18, czy tam w zależności jak się wprowadziło dłuższe zmiany, prawo z dłuższymi zmianami to tam na przykład o 22 wracali do domów, wtedy wchodzili tak jakby w ten tryb nocowania, gdzie już nie generowali surowców, ale na przykład jedli ogrzewali się w domach i, i ranni się leczyli na tej zasadzie, nie? A tutaj już nie ma tego trybu dobowego, tylko jest tak jakby tryb tygodniowy bo całość jest bardzo, bardzo, bardzo mocno przyspieszona. Te wszystkie animacje, które są widoczne, one się dzieją tak, jakbyś puścił w przyspieszonym tempie cały rozwój z jedynki, nie? Że to naprawdę dzień, jeden dzień mijał, nie wiem, w dwójce mija około 2-3 sekund, nie? Także tutaj mówię, jest ta skala całkowicie inna. Czy dobrze, czy źle? Nie wiem, jest inaczej, nie? Po prostu jest inaczej. Ale fajnie, bo to da na pewno jakieś tam odświeżenie. Jeżeli ktoś grał w jedynkę, to powinien być, myślę, o tyle zadowolony, jeżeli jest otwarty na nowości, że dostanie ten sam klimat. Przynajmniej tak to wygląda, że dostanie ten sam klimat. Ale troszeczkę ta rozwiewka będzie urozmaicona, troszeczkę inna. I nie wygląda na to, jakby się dało te same mety, czy tam jakieś tam te same strategie zaadoptować do, do dwójeczki. Nie? Także tutaj będzie na pewno wymagało dużo kreatywności od gracza. Bo samo zarządzanie bazą jest dość mocno pokomplikowane względem jedynki. W jedynce brakowało ci jedzenia, robiłeś pyk, cieplarnia, wysyłałeś ludzi, jedzenie się robiło, to było proste. Nie? A tutaj musisz sprawdzić na przykład, czy masz określoną ilość ciepła w tym dystrykcie, czy sąsiadujące, czy masz w ogóle miejsce na ten budynek, czy jesteś w stanie jakoś ten dystrykt rozszerzyć. I no jest, jest taki troszkę pogłębiona ta warstwa mm, ekonomiczna. I wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Zacieram rączki, nie? Ty w dwójeczkę będziesz grał, czy nie? No, na <laughs> pewno będę chciał sprawdzić, bo y, sam zamysł gry jest bardzo fajny. Y, mm. y, gry, y, grywalna była bardzo, no ale kurde, nie jest to y, gra. Y, Taka, w którą na pewno bym dużo grał, bo ja nie lubię gier e, bazujących na kryzysach, e, bo to się wszystko roz, e, rozbija tylko i wyłącznie o, e, o poznanie scenariusza. E, no, a pamięciówki jakoś nie są dla mnie. Niemniej, no na pewno będę chciał sprawdzić, zobaczyć co zrobili, bo grałem w jedynkę wprawdzie przez chwilę, ale grałem i gierka ogólnie wygląda całkiem, całkiem zacnie. E, miejmy nadzieję, że dwójka e, poprawi sukces e, jedynki i będzie e, co ten, e, co y, czym się pochwalić na świecie. Mi się bardzo dobrze w tą planszówkę grało, szczególnie, że doszliśmy w pewnym momencie do takiego momentu, że musieliśmy swoim ludziom powiedzieć, że no mamy Dobra mi złą wiadomość. Zła jest taka, że nie mamy węgla, a dobra jest taka, że yy, i tak nam nie jest potrzebne, bo umrzemy z głodu. No, więc gra, grało się ciekawie. No to, zwłaszcza po niektórych substancjach, to w ogóle nabierało drugiego dna. No. Kot mnie terroryzuje, nagle mu się włączyła miłość pewnie kocia dupa wam gdzieś tutaj cały czas, o, no właśnie się... Prawym mikrofonem w zębę dostałem. Odważ się No, no Pato masz kota, nie? No tak, żeby wstawić sobie jedynki. Mm. Przyjdę do dentysty, powiem, wie pani, co kot mi wyjebał.